Dzień dobry bardzo, z tej strony Benek, Hejbi Towarzyskich. Teraz tak, ogrywałem ostatnio, wczoraj, Barn Finders, The Pilot. Ograłem sobie tam z 2 godzinki, 2,5 godziny. Ostatnio też tak na chwilę włączyłem, ale to coś tam było innego do roboty. I nic innego grałem na live'ie. A więc ograłem sobie Barn Finders i szczerze powiem, że zarąbista gierka. Producent i wydawca Dudley Games. Sorry, jakbym się pomylił, to sorry bardzo. 381 pozytywnych. Dałbym o wiele więcej. Ta gra jest rewelacyjna. Nie wiem, jaka cena, znaczy nie sprawdzałem, jaka cena tam jest tej gry teraz. Później sobie zobaczę. Ale jest okej. Okay. Jak dla mnie, warto zagrać. Zobaczycie sobie więcej u mnie na dole. Polecam. Zapoznajcie się z gierką. Dali radę. Na serio dali radę. Mało jakieś takie błędy są, ale to tam po prostu niezauważalne w tym pilocie nawet. Coś bym tam ulepszył jeszcze, ale to nic. Zapraszam do oglądania i polecam zagrać sobie tego pilota. Barn Finders The Pilot. Macie 2,5 godziny na zapoznanie się z grą. Zdecydujecie, czy chcecie tę grę kupić. Bez żadnych namawiania. Zobaczcie sobie sami. Siema. Dobra, zobaczymy, na czym to wygląda w ogóle, na czym to ma działać. Dobra, jest. To sobie dam tutaj do paska. Tak, żeby widzieć, co się dzieje na Discordzie. Niestety dalej to monitor jest zbyt mały jeszcze. Dobra. No power. No power, ok, dobra. Take the battery truck. Play the generator, ok. Dobra, ciągnij baterię z... Dobrze, tak? No dobra. Mamy dać tutaj. Mi się zdaje. Generatora. Tak? Nie tutaj. Nie, to jest storage item. To jest generator. To jest generator. Teraz go naładuję. Generator. Dobra. Szkoda, że na tym tutorialu dalej nie ma polskiego. Z tak dobrym angielskim jest to, żeby to też tak dawać. Dirty. Brudne. Tutaj się ma, tu się wyczyści. Można naprawić. Takie różne rzeczy. No dobra. Cała na prawo. No dobra, co dalej? Którym jest mail? Taste.
tak powinno działać. Active Job. Button Hub. Ok, czyli potrzebuję kupić butle benzynę, ale mam 18 dolków. Coś może być do sprzedania. Złom. Junk. Czy to mogę sprzedać? Gdziekolwiek. Żeby tam podróżować, muszę mieć... Super. Pytanie, jak uzyskać kasę? Na razie nie wiem, co zrobić. Okej, dobra. Muszę jakiś złom sprzedawać w ogóle, nie? Więc sprzedam, muszę mieć 50 dolków. O, mam! Dobra, znalazłem. Jak fajnie. To mam do góry rzucić. Aj. Trafione. Czemu ta muzyka nie leci? Masakra, masakra. To co mam cały czas to ma być? No dobra. Mam jeden. Dobra, i teraz będę mógł może wyruszyć w końcu. Travel. Barn Finder, the pilot. Pierwszy raz. Coś to item bym musiał dawać do tego, tak? Okej, okay, dobra. Cały czas mi w takich pilotach brakuje choćby namiastki, możliwości... Przykładowo jest coś, przykładowo jak coś ciekawego, tak? I może akurat junk. Dobra. Wartościowe. 25 dolków. Bardzo fajna rzecz, przydatna. W ogóle ta gierka mi przypomina... mogę jeszcze takie... dość bardzo znane. W Stanach często są te programy, gdzie ludzie jeżdżą i szukają różnych rzeczy po... właśnie nie tyle co po farmach, znaczy w sumie na farmy też jeżdżą. Ale... są też programy, w których szukają w tym
wojny magazynowe czy coś tego typu, nie? A właśnie też to tak wygląda mniej więcej. Dzięk. Dzięk. A może chodzi o to, żebyśmy znaleźli jak najwięcej rzeczy, tak? Na razie mam 30 dolków. Dobra. Sprzedamy, sprzedamy. Dla nas oczywiście to jest profit za każdym razem, nie? Tam jak dla mnie gierka pierwsza klasa jest, nie? I like this game. This game is so nice. I like it. Pakowałem to? Jest junk. Junk. Chcemy w końcu streamować na lepszym internecie. Być może niedługo mi się to uda. Próbowałem teraz, ogólnie wysłałem do Orange prośbę o przyłącze, bo z rozmowy ostatniej gówno wynikło, że tak to określę. Jakby zero pomocy z ich strony na przyłącze światłowodu, gdzie no... No. Mokre to jest już... Tak, mokre. Jak zwykle ktoś musi przeszkadzać w gierkowaniu. Dobra. Wszystkie rzeczy musimy położyć na bok. No myślę, że to jakaś wartość powinno mieć. Nie ma nic już? Nie pamiętam, czy tu mam jeszcze jakieś takie... 52 dolary. Junk, junk. Value. Okej, dobra, tu nic nie ma. Było tu jakieś takie, że naciskasz i wyszukuje JH. O, pod M jest szybka. Nawet nie wiedziałem. Czemu to nie leci z automatu? Dalej, dalej, dalej. Najlepsze jest to, że nie mogę teraz chodzić. Coś mi się tam stało, nie wiem, czy byłem w robocie, później wróciłem z roboty. I problem w tym, że no coś, nie wiem, albo uszkodziłem. I za Chiny Ludowe nie mogę nawet stać normalnie, a nawet i zapalić i takie tam rzeczy, więc tu jest ten problem najgorszy. Powiem wam, że zarąbista ta gierka jest. A do góry będziemy mogli jeszcze wejść. Gierka jest w ogóle rewelacyjna, nie?
Collection Chair. Warto, warto. Jakieś itemy takie. Junk, złom, szrot inaczej. Złom, złom, cenne. Aha, okej. Okay. Okej, no dobra. Co się stanie jak... Aha, znika. Nie wiem, być może straciłem możliwość... zabrania tego. Przekonam się, jak już dojadę na miejsce. Ale też tak może być. Kolekcjonerskie. Nice, nice. A nie. Wydaje mi się, że taka ta... To, co teraz znalazłem, byłoby bardzo przydatne. My musimy w sumie uzyskać 350 do tego całego. Też bym zabrał. Dobra. Value item. W górę coś tam zobaczyłem. Okej, mamy jeszcze możliwość wejścia do góry. Być może tam będziemy mieli to, co potrzebuję. Nie wiem, że takie stare... Ja bym to tak, kurde, powiedzmy, że no... Fajne rzeczy tu powinny być. Wartościowe rzeczy. Dobra, co odsuniemy. Coś było, nie? That's interesting. Nice. Kolejna rzecz do kolekcji. Miałem w ogóle sobie zobaczyć, jak mam te klawisze ustawienia, podlimitowanie.
Jak mi ktoś będzie w las, ktoś wejdzie. Jak się te klawisze są ustawione. Dziwię się, tak jak nawet taki stary jakiś czajniczek czy coś tego typu nie będzie półwartościowy. Ale na to wychodzi, że nie. Dobra. No i tam mamy naszą rzecz, którą chcę. Tylko pytanie brzmi teraz, jak to zdobyć. Dobra. Bym potrzebował tak jakąś taką drabinkę, żeby się tam spiąć. To będziemy musieli, nie wiem, coś ułożyć. Podgląd live'a muszę zobaczyć zaraz. Nie wiem, w jakim stanie jest live teraz. Chyba jakaś wartościowa rzecz, bardzo nawet powiedziałbym. Dobra, czyli mamy wykonaną misję. Mam jeszcze jedną rzecz do odnalezienia, z tego wychodzi. Collection left. Być może ten item, który zostawiłem gdzieś, tego kota, być może on jest... Mogę wejść do góry? Wyjściowy. To pewno będzie jakaś opcja. O, to jest ta rzecz, którą chcę. Trzeba się dokładnie rozglądać, jak robicie jak zadania w tej grze. Wszystko. Jest. Golden, co? Nie znalazłem... O. Golden Paper. Nie, co jest Golden Paper. No wiem, że jest złoty paper. No, być może to coś z tym, co zrobiłem. Okej, dobra. Ej, sorry bardzo za te dziwne jęki, za to cokolwiek, ale na syro. Potem jak wróciłem za roboty, coś mi się stało z nogami i tak mi nakrzania, że masakra, nie? Oczywiście u mnie w robocie to wiecie, jakby to było, no to tam, nic ci się nie stało, nie? A tak ja zrobię szefostwo, że wiecie, no, olewka totalna na wszystko, nie? Take item. Okay.
co, teraz będę mógł złożyć, tak? Czy jak to wygląda? Welcome to Miko Shop. Czy jak to będzie wyglądać teraz? See you later, partner. You can tell you have great taste. $45. Tak to działa? $50. Nie wiem, czy to dobrze robię. Welcome to Miko Shop. Miko, it's dear customer, no returns. Nie wiem, czy to na serio dobrze robię, więc muszę zobaczyć numer 4, tak? Brudne. Dirty. Gdzie to było do czyszczenia? Gdzieś było to takie miejsce do czyszczenia. Clean. Ważnie, bo ja kupiłem ten, tak? Ważnie.
potrzebuję 100 dolków jeszcze. Mam jakieś lampkę czy coś tego typu. To płaci. Kolejny item znaleziony gdzieś w pobliżu. I spoko to wygląda. Digger Ground, więc będę musiał łopatę jeszcze kupić, zanim zacznę sprzedawać. Tak. 77. Są takie kebab. Dobre. Może uzbieram stówkę. Jest, mam 100 dolków. Boskie są te tablice. Chciałbym taką jedną. No, teraz, czyli mogę teraz tutaj dawać różne rzeczy, żeby to wyczyścić. To tam item. No to jest czyste, tak? Powiększone, duże. Tak, bo ja kupiłem to 18 dolków tylko. Najważniejsze, że mamy tą całą. I to tam musimy dać do czyszczenia. Fajnie to wygląda. Czy ja coś tu muszę robić? Aha. Szczerze wam powiem, że no... Lewer rewelacyjna gierka, nie? Nie wiem, jeśli byście mieli... $45. Ja myślę, że z 50 do 65 można z niego wyciągnąć cokolwiek. A to można gdzieś tak do 30 podsunąć. Plus minus, tak. Powiedziałbym szczerze, że można by tak dać to na plus minus. Więc wydaje mi się, że to by było takie dobre rozwiązanie. Mogę tu coś z tym zrobić. Chciałbym posprzedawać te rzeczy. Czy mogę jakoś sprzedać te rzeczy? Obawiam się, że mam za dużo śmieci.
Okej. To dam do czyszczenia. Big Soul, okej. $25. Czy mogę zmienić cenę tego? Chyba nie będę mógł zmienić cenę. Już kosztuje 100. Te śmieci muszę stąd wynieść. Ale wszystko muszę powystawiać. Telewizorek. Bo od razu wszystko sprawdzać, nie? Czy jest to możliwość czyszczenia i takich innych rzeczy. Medium item. Nie można. Okej. $70 do setki. Też czysty, w sumie robaki oznaczają sprzedaż, nie? $75. Chodź, zobacz, coś mam dla ciebie. Nie, dla Enova. Tylko gdzie ja to wystawię? Chciałbym w końcu zbierać sobie teraz na ten rewelacyjną rzecz, jaką jest Steam Deck. Chyba nie mogę więcej zostawić, nie? Nie, chyba jednak nie mogę. Masakra, szkoda. Muszę upgrade'ować za 50. Czyli to na razie zostawiamy tutaj. Jak mi się sprzeda. Mam jedną małą rzecz, ale te rzeczy nie mogę już na razie ich sprzedać, więc muszę sprzedać tamte rzeczy. Bo nie mam miejsca na to. Wiem, że mam tutaj motor, część od motoru w tym miejscu. Proszę bardzo. No, to jest składanka do motoru. Później będę mógł motor wystawić od razu na sprzedaż. Ale nie mam na razie miejsca na to chyba. I ten. Na ścianie mam miejsce jakieś.
Medium. Duże itemy. Że on też 50 dolków kosztuje. Bo jest noc. A jakbym to gdzieś tak poprzenosił? Są takie rzeczy, żeby można spokojnie ustawiać jeszcze, nie? Jak śmietniki, takie pierdoły. Ogólnie wszystko to powinno być z tyłu stać, nie? Jeżdżę, nie? Jest to dzień drama. Dobra, jest dzień, to możemy zacząć sprzedawać. Mogę otworzyć. Mamy na pierwszych klientów. Udało się uzyskać 45. To to poszło na sprzedaż? Chyba było za 35. Więc dobra transakcja. Dobra, z 18 na 22, no. Nie poszło to tak, jak to miałem to zrobić, ale no. Mnie jedna rzecz jeszcze teraz zdąży kupić. $0.25. Bez targowania. Coś bym jeszcze mógł tutaj to ulepszyć, nie? Przecież. Złodzieja ubiłem. Hello,
Niezbyt to tak jak chciałem, ale no, to są może po moje myśli. Musi być na zielonym. Dobra, na pierwszym na razie możemy nie zarobić. Ale będę mógł wybudować kolejną rzecz. Czyli będę mógł więcej rzeczy wystawić. Zresztą praktycznie wszystko. Więc... Close. Ale jestem słaby w licytowaniu się i takimi rzeczami, więc... Ale... Myślę, że jeszcze trochę to będę lepszy. Bardzo prosta gierka. O ile ona jest po 16. Za 20 powinno zejść. Ale nie ma na razie silnika nawet. Wartość rzeczy w... dobra, 300. Nie no, musimy znaleźć nowy... Musimy znaleźć jakiś nowy ten, nie? Może uda nam się coś zyskać. W ogóle muszę tylko coś zobaczyć, więc... Pedagix. Nie chcę przeszkadzać innym streamerom, więc muszę zobaczyć swój kanał. Muszę zobaczyć swój kanał. Trzeba pamiętać o tym, że muszę zobaczyć swój kanał. Trzeba pamiętać o tym, że muszę zobaczyć swój kanał. Dobra. Trzeba pamiętać o tym, że okej, dobra. Muszę zobaczyć swój kanał. Dobra. Trzeba pamiętać o tym, że okej, dobra. Muszę zobaczyć swój kanał. Ale słaba jakość. Źródło. Poważnie, taka słaba jakość jest. Jednak ten internet musi być lepszy, bo źle to będzie wyglądało. 720p musi być. Okej, bo musimy trochę zarobić. Pamiętacie, że też mam muzykę bez copyright. Okej, dobra. Muszę znaleźć wszystkie rzeczy, które zostawiłem. Mam koło do tego.
Widzicie? To jest to, jak się nie rozglądałem. Nie wiem, bo może już jakieś opcje są po prostu nie TGS. Grain. Dynamic Shadow. Być może to lepiej będzie wyglądało teraz. Zwiększymy. Bo musiałbym to takie... robią się takie kratki, kropki, znaczy się na tym. Rozmycie w ruchu to się też nazywa, nie? Teraz mamy dzień. Więc no, znalazłem koło do auta, nie mam motoru, czyli silnika. I tu będzie problem. To musi być gdzieś silnik jeszcze.